Majówka na Polanie Jakuszyckiej? Czemu nie? Zwłaszcza, że dla przyjezdnych przygotowano specjalną ofertę sportowo-kulturalną. Zaczynamy majówką biegową tu już na Polanie Jakuszyckiej 3 i 5 maja razem z mistrzami świata, więc Wandą Panfil, Adrianem Kosterą oraz naszym Robertem Maćkowiakiem, a więc będziemy wszyscy ci oto państwo będą edukować naszych zawodników, wszystkich chętnych, którzy chcą się nauczyć poprawnie biegać. A przy okazji, i tutaj ciekawostka, rozpoczynamy serię koncertów przy muzyce o sporcie, a więc w naszej restauracji resortowej będzie można po pierwsze spotkać się z tymi wszystkimi bohaterami, a z drugiej strony posłuchać Latina Jazz, którą mamy nadzieję przypadnie Państwu do gustu. Co miesiąc na Polanie Jakuszyckiej będzie można spotkać ciekawe osoby, a przy okazji posłuchać muzyki jazzowej na żywo. Na tym atrakcje w maju się nie kończą, bo kolejne wydarzenie odbędzie się już 18 maja. Razem z Urzędem Marszałkowskim organizujemy transgraniczny rajd pieszy Interreg i tutaj na dwóch trasach z Polany Jakuszyckiej wyruszą dwie trasy, gdzie wszyscy chętni będą mogli zobaczyć piękne okoliczności przyrody, właśnie gór izerskich, karkonoszy i tutaj mam nadzieję zakochać się w górach. A następnie już później, dwa tygodnie później, bo 30-31 maja na Polanie Jakuszyckiej Adrian Kostera, a więc wybitny ultra triatlonista, będzie finiszował ze swoim projektem Triathlon 365. I tutaj zapraszamy wszystkich, ażeby w tych ostatnich jego kilometrach na Polanie Jakuszyckiej mogli wszyscy mu towarzyszyć. Latem na Polanie ma być nie mniej ciekawie. A później mamy lato, a w lato to nowy format, a więc kampy przede wszystkim koszykarskie. Zapraszamy z legendami dolnośląskiej koszykówki tutaj, ażeby razem zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli spróbowali się i pograli, porzucali do kosza zarówno na zewnątrz Polany Jakuszyckiej, jak i w naszej sali gimnastycznej. Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych na Polanie można znaleźć w mediach społecznościowych i stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Sportu.